czeka też na resztę koleżanek, które teraz wyrzucają granaty i nacierają na bomb site B. Jest tutaj cały czas mocna defensywa ABS, ale nie na tyle mocna, aby powstrzymać nas przed zbliżeniem się do paczki, aby powstrzymać nas przed zgarnięciem 12 punktu jeszcze. Ital walczyła, próbowała z całych sił, chociaż nadal próby skanu. Oj, 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 co się tutaj wydarzyło? To wszystko przecież wskazywało na to, że ta runda powinna trafić na nasze konto, okej. Tylko Rebels tak w sumie stoją na tej dżungli i bez konkretu, jak na razie przynajmniej. Jednak ostatecznie Szpero trafia. Kloc odpowiada, Virtuoso wciąż w okolicach bombsite'u A, no ale teraz niecelny strzał od Fly'a. Próba walki, ale to Kiserek jest w stanie powstrzymać rywala, no i będzie próba zaplantowania bomby, jednakże Swiss eliminację zgarnia, ale Kiserek! Ale teraz ugrał rundę dla Rebels, ale pestki od tego młodego zawodnika! Czysty mi, czysty panowie, chodzę na galę. Oni nie mają pieniędzy. Nie, nie, on dito, nie, sejdziemy. A, Jolek też nie wstał się. Chcesz zdobyć nowe skiny do CS-a? Wejdź na GeForce Skins z kodem Mateo i odbierz darmową skrzynię i bonus do depozytu. Dostępnych jest wiele metod płatności, takich jak Blik, skiny czy krypto. Bierz udział w eventach, twórz swoje własne skrzynie lub wybierz te, które są dostępne na stronie. Korzystając z dostępnych trybów, wbijasz poziomy, które pozwalają otwierać skrzynie bonusowe. Dodatkowo codziennie możesz odbierać darmowy bonus, a skiny ze strony wypłacane są natychmiastowo. Wbij na stronkę z kodem Mateo, link w opisie. No jak widać, mamy cofkę, mamy wycofanie, no i ponowny powrót. Pod pozycję Szpera, który tym razem z M4 gotowy na bliskim dystansie, no ale Szpero, no takie fragi to zdobywa z zamkniętymi oczami, bez problemu wyłapana eliminacja przez Grzegorza. No i to jest, jak widać, duży problem dla drużyny brazylijskiego luzu. Deficyt aż dwójki zawodników. Klocu próbuje jeszcze tutaj odcinać pozycję zawodnika od CT, ale zobaczcie, gdzie znajduje się Casey. No ten sobie stoi na ninja, no ma misję Rebels, żeby tutaj właśnie baitować samego Casey'ego, ale ten również nie trafia. I co się dzieje? Kloc łapie Fly'a i czyżby nagle 2 na 5 miało być wygrane przez brazylijski luz? No Kiserek ponownie w klaczu. Kamil ma znowu okazję, żeby się wykazać, wcześniej zwyciężył. Jak będzie teraz? Kiserek za Kresją, no i proszę, kolejne trafienie od zawodnika drużyny Rebels. No i zobaczmy, 1 na 1, Swiss kontra Kiserek. No i teraz ciekawy granat. Oj, tutaj jest szansa dla Kiserka, żeby ponownie uratować drużynę. Jest w stanie to zrobić, zawodnik ekipy Rebels, Kiserek MVP tej mapy. Dziękuję, piwnica. Walcz o mi, da. Nie ma. Garej, garej. Autej, 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 celuj się, Mati. Ja ci trzymam pod... Gdzie? Palący, on palący, guys, palący. Zabiłem, zabiłem. Mati jest palący. Trzymam kana. Nie, co to nie widziałem. Mógłbyś na timingu. Nie, nie wiem, gdzie jest. Tam, tam. Maty, Maty, chill, bro. Easy. Dwóch na gali było, tam nie było widać mi da ogólnie. Chodzę w tempa. Tam plus szupa. No idzie. No, po hicie. Wow, teraz, teraz. Cześć, gość, jaka forma. Jednak ile zrobi Swiss? To jest chyba teraz najważniejsze pytanie. Na razie jednak Virtuoso eliminuje nam Fly'a przez Smoke'a. Już na bombsidzie są rywale Swiss, natomiast wychylano i trafienie zostaje w dosyć łatwy sposób zgarnięte, chociaż Kiserek jeszcze utrzymuje Rebels przy życiu w tej rundzie. Ważne zabójstwo od Kamila. No i próba przejęcia bombsidu, próba zaplantowania bomby.
Casey, Kiserek kontra czwórka zawodników drużyny przeciwnej. Trzech graczy. Widzę tutaj jednak na chudzie, także coś mi się tutaj pokiczkało, więc wybaczcie. Ale jest 2 na 2. Jest 2 na 2. Bombsite cały czas przejęty, ale teraz pojawia się agresja. Jednak Kiserek zgarnia jeszcze jednego fraga. Kule się skończyły, ale Virtuoso no nie będzie w stanie podjąć pojedynku z Casey. Dawaj sobie tą rampę. No, długa jest. Zabiję długą. To my weź bombę. Skajwa. Nice. Ej! 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 Saju is getting knife? Saju kosę dostał. Jasna bombsite B. Mamy 4 na 2, no i Mary niby miał mieć to wszystko pod kontrolą. Ale jednak sytuacja się lekko komplikuje. Hryzen trafia Marego w ramach refraga. No i zostaje nam tylko i wyłącznie polski Kadian. Masket, który ma WP. No i ma eliminację, która znacząco poprawi jego komfort w tej wymianie. 1 na 2. No Masket nabrał ochoty w ogóle, żeby tutaj podjechać pod bombsite jeszcze i spróbować swoich sił. Masket po raz kolejny. No i mamy 1 na 1. No zobaczmy, gdzie jest w ogóle Burmylow. Masket defuj. Masket ma rundę prawdopodobnie na swoim koncie. Polska górą. Polska wygrywa. Permitta po raz szósty. And it's poor. On the last run of this half, are we going up against Hype once again? This time it's a shot miss, but he goes back in for more, even while half blind. Truly ridiculous. Readjust for the second. He's just dancing around the site right now. Whoa. Flick down onto ZTR. This is one of the most ridiculous single map performances I've seen from an AWPer in a long, long time. Just to get that extra piece of intel, but Espionage more than happy with just playing default for now. Spading out some util, trying to spade out the peaks. There goes the middle. Bleed need to go and check that out, though. They need to go and recover it. One flashbang will do the job. They instantly find that no one's here, and now these B players can play a lot more defensively. Smoke dropped means that Cirque's protected, and Cirque finding lucky is everything. Yeah, they're gonna start to make their way out towards the bomb side, but Cirque is in four. There's four looking for the ace. Finally shut down, but God, was that a... Idę do siebie. Arasz. Black. To jest paki? Mega. Poczekaj. Chowam się tu. Paka ba. Jest, jest. Kasa, kasa. Idzie. Land B. Nice try. A byłoby pięknie, gdyby właśnie to zostało ugrane. Tak aktualnie Mary na pozycji, Mary teraz z szansą, Mary z dwoma trafieniami. No i teraz tak naprawdę Prizzy dopiero odpowiada, ale to jest trochę późna ta eliminacja. Jednak mamy cofkę pod dolne dorsy, tutaj Mary wciąż na pozycji, on wcześniej jak zaczął fragować, tak teraz dalej to kontynuuje. Również Bnox teraz wyłapuje refresha, który starał się domykać to wszystko do okolic bombsite'u A. Altex to jest ostatni bastion drużyny duńskiej. Prizzy podchodzi, ale tutaj no mam wrażenie, że Mary to wszystko perfekcyjnie skontruje po raz kolejny. Czwarte zabójstwo od Barego i... Tu behind. To Screamo zaczyna dobrze, dodatkowo Screamo się nie zatrzymuje i jest on w stanie wypracować dwie eliminacje, tylko że odpuścili dzięki temu bombsite B. Mecz bez Huda, tak jak kiełbasa bez musztardy. No w sumie szczerze tak, no jakby dlatego ja już wolę mieć takiego Huda,
Mimo, że te coachy obie są widoczni, jednak jak żadnego, prawda? On i tak jest całkiem spoko. Ten chód wizualnie jest ładny, ale... No brakuje tak naprawdę mi po prostu tylko i wyłącznie tego, żeby tych coachów tak naprawdę ukryć. Jednak zobaczmy, Vegi zostaje w klaczu. To jest 1 versus 2. Vegi ze spokojem. Będzie próbował wychylać. Teraz kwestia timingu. Vegi! Wygrywa krundę dla swojej drużyny.